Kochani, jak widzicie, a za chwilę usłyszycie na odpowiedź na 15 świątecznych pytań, udało mi się namówić dwie fantastyczne osoby. Zacznę od pani, pani Maryla Brzostyńska. Witam panią. I druga osoba, wspaniały głos, mężczyzna ze wspaniałym głosem, pan Jacek Brzostyński. Witam serdecznie. Żeby nie przedłużać i nie tracić cennego dla nas czasu, od razu przejdziemy do pytań świątecznych, a będzie ich 15. Pierwsze pytanie świąteczne. Skojarzenie ze świętami. Pierwsze skojarzenie ze świętami. Pani Marylko. Brutalne. Tak. Karp i jego morderstwo. To przypada mnie w udziale od szeregu lat. Nie mam z tym problemu, bo kocham święta, kocham karpie i kocham karpie świeże, takie jak tradycyjnie powinny być na świątecznym stole. Także nie jestem może zbyt modna, ale tak to wygląda. Rozumiem. Tak mocno zaczęliśmy ten wywiad świąteczny. Natomiast panie Jacku, pierwsze... U mnie? Krótko. Radość. No i proszę. Dobrze. Radość. A więcej? Co z tą radością? Co z tą radością? Takie pierwsze skojarzenie? Ciepło, radość, miłość. Dobrze, rozmarzyliśmy się wszyscy tutaj. Pytanie numer dwa. Gdyby miała pani Marylko, wybrać trzy potrawy świąteczne, takie, które zawsze się pojawiają na stole wigilijnym na przykład. Jakie by to były potrawy? Bez czego się nie można obejść? Nie można się obejść bez zupy grzybowej z lanym ciastem. Według przepisu mamy Jacka. To tradycja z jego domu. Z mojego domu tradycyjny karp panierowany w masełku, tak jak robił mój ojciec, według jego receptury. Wspólna rzecz, którą poznaliśmy u przyjaciół w Kołobrzegu, mianowicie śledź pod kołderką. Znam. Tak, bez tego nie ma świąt. Nie ma. A pan Jacek? Absolutnie. To dlatego pan Jacek tak się upierał przy tym, żeby żona przyszła, bo teraz będzie mówił tylko tak. Dobrze. Załatwimy to w inny sposób. Patrz, jaki? Twoja ulubiona kolęda. Zaczniemy od pana Jacka. Polskie kolędy. Polskie kolędy i to w takim wcześniejszym wykonaniu zespołu Śląsk i zespołu Mazowsze. Między innymi może dlatego, że mój tato przez długie lata był, wówczas się to nazywało, kierownik organizacji imprez Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Śląsk. No proszę. Tak. A tytuły? Jakieś jedna, dwie, które po prostu pan uwielbia? Gdy się Chrystus rodzi, Bóg się rodzi, oj maluśki, cicha noc. Cicha noc. A pani Marylka? Moją ulubioną kolędą jest, właściwie wówczas to była piosenka do muzyki, z muzyką Seweryna Krajewskiego, jest taki dzień. Kiedy byłam dzieckiem, nie było to takie powszechne, że są tak zwane świeckie kolędy, tak? Bo to była piosenka. I to był dla mnie wówczas 12-13-letni taka piękna piosenka o dobru, taka współczesna, o tym, że powinno się słać właśnie uśmiech, powinno się słać dobre emocje człowiek do człowieka, że nie zawsze się musimy zgadzać, ale trzeba poszukać wspólnej płaszczyzny tego, że właśnie razem możemy się uśmiechnąć do siebie. Ja tutaj zdradzę tajemnicę, że nasza trójka, czyli pani Maryla, pan Jacek i ja jesteśmy spod znaku bliźniąt. I tak słucham, tylko będę robić tak. Natomiast poza tym pytaniami, które przygotowałam, pan też śpiewał taką piosenkę właśnie. Śpiewał. Ja starałem się. Wydaje mi się, że śpiewał. Tak. To był taki moment, okres w moim życiu, kiedy prowadziłem wspólnie z Magdą Durecką koncert życzeń. I w tymże koncercie wspólnie z Magdą zaśpiewałem White Christmas z polskim tekstem. Bardzo pięknie zresztą. Z Magdą Durecką. No z Magdą, tylko że nie White Christmas. Akurat w koncercie to był Raindrops, ale
White Christmas też nagraliśmy i ukazało się na kasecie bodajże. Ten czas kaset. Ja go pamiętam. Dobrze. Pani Marylko, kiedy była pani dziecięciem, a było to całkiem niedawno, z jakich prezentów pani się cieszyła najbardziej, tych odnajdowanych pod choinką? I kto je przynosił? Było wiadomo, że to mama, tata? Nie. To była wielka tajemnica i w ogóle to było wówczas tak, że Mikołaj przychodził w świętego Mikołaja. Mhm. Natomiast w święta, czyli pod choinkę, to były prezenty, które dawało tak zwane dzieciątko, czyli dzieciątko Jezus, które się narodziło i dzięki temu były prezenty. Mhm. I pamiętam jeden taki prezent, otóż były to łyżwy, prawdziwe łyżwy, figurówki, bo ja miałam takie przykręcane do butów, a że uwielbiałam jeździć od takiego barbecia, więc każda kałuża była zaliczana. Bo były to po prostu tak wymarzone, były te łyżwy, żeby one były białe. I pamiętam, że tak strasznie się modliłam przed świętami Bożego Narodzenia. Panie Jezu, ja już będę taka grzeczna, ja już będę zawsze słuchać, ja nawet będę rysowała na plastyce. Tylko te łyżwy. I się spełniło marzenie. Tak, i to po prostu się... Tak. I te łyżwy były takie najwspanialszymi łyżwami na świecie. A pana Jacka, gdybym spytała o to, kiedy bym był dziecięciem? Kiedy byłem dziecięciem, to ja się cieszyłem w ogóle z prezentu. Mm-hmm. To były takie czasy, ale każdy prezent był wspaniały. A jakiś szczególnie zapadł panu w pamięć? Czy to były, nie wiem, cukierki, czy to coś konkretnego, czy... Wówczas na przykład wspaniałym prezentem potrafiły być pomarańcze na przykład. Ale to właśnie przekazałam panu teraz tak telepatycznie, ten obraz pomarańczy. Bo ja też pamiętam te czasy, kiedy w ogóle pomarańcze, cokolwiek, było ogromnym prezentem dla nas. I mamy nadzieję, że dzisiaj wszyscy prezenty doceniają. Dobrze, zwiedziliśmy już te czasy dzieciństwa, a dzisiaj... Panie Jacku, jakie prezenty panu najbardziej taką największą przyjemność sprawiają na dzień dzisiejszy? Co to jest? Żebyśmy wiedzieli, co mamy panu kupić w razie czego. Odwrotnie. Te, które ja daję. A, dobrze, dobrze. Tutaj zazdroszczę żonie. Teraz... Oj tak. Oj tak. Pani Marylko? Więc tak, ja uwielbiam prezenty wszystkie, które są zapachami, które są perfumami, które dostaję, ponieważ ja się zupełnie na tym nie znam. Nienawidzę wchodzić do drogerii. Jest to sklep, który ja omijam ogromnym łukiem, natomiast mąż jest absolutnym znawcą zapachów. Zna jej strukturę, jak tam pierwszego kontaktu, drugiego kontaktu, czy jak to tam głowy serca, nosa, nie wiem tam czego jeszcze. Wszystkie panie w perfumeriach kochają Jacka. Ja go tam zostawiam. Tak, ja też go za to kocham, że ja tam nie muszę wchodzić, więc ja mykam czym prędzej w kierunku tam, gdzie materiały budowlane, tak, tam, gdzie jakieś więźby dachowe, konstrukcje, więc ja kocham takie. Samochody, tak, różne tego typu. Natomiast wszystko to i uwielbiam ja mojego męża za to, że się na tym zna i że mogę od niego dostawać takie właśnie. A jak jest remont z kolei, to... To wtedy pan idzie do perfumerii, a... Tak, rozumiem. Tak. A podpytam jeszcze panią Marylkę. Co w takim razie pan Jacek, nie wiem, chodzi mi o konkrety i wyliczenia, ale najczęściej dostaje na gwiazdkę. Ode mnie? No. Jedną rzecz, bo nie chcę, żeby tam... Nie chcę za bardzo wkraczać. Jak, zawsze to jest konkret, tak? Że to jest konkret wynikający po prostu z potrzeby. Rozumiem. I ja nie lubię się zastanawiać. Znaczy dla mnie okazja typu święta, urodziny, imieniny, to nie jest powód, żeby kogoś czymś obdarować. Mhm. Tak? Ja go wolę obdarować na przykład wspaniałym obiadem, albo jakimś doświadczeniem kulinarnym, albo na przykład tym, że Jacek przychodzi do domu i rano jak wychodził ten dom zupełnie inaczej wyglądał, wchodzi, patrzy, on ma wszystko w innym miejscu, tak? Ta-dam! Nowa rzeczywistość. Ale na przykład mistrzynią w zaskakujących, ale absolutnie trafionych prezentach od serca jest Ula. Tak, córcia. Nasza córcia. Czyli córka. Absolutnie. Jeden z przykładów. Ona
wiedziała o moim marzeniu niezrealizowanym i Ula zbierała pieniądze, zbierała. I co ja od niej dostałem? Saksofon. O proszę. Tak, ona ma w ogóle pomysły na prezenty. Któryś jej prezent to była pieczątka, ponieważ mamy dosyć duży księgozbiór i mamy pieczątkę z napisem, że to biblioteka czy księgozbiór rodziny Brzosteńskich. Tak? To są jej pomysły na prezent. Ona się zastanawia. Ona jest po prostu tak. Tak. Serdecznie pozdrawiamy w takim razie, Ule. Dobrze, kiedy rozpakowujecie prezenty? Po wieczerzy. Tak, po wieczerzy, ale po wszystko kolacji. Jecie? Tak, od początku do końca? W ogóle to jest tak, że w moim rodzinnym domu była taka tradycja i ją przyjęliśmy, u Jacka tak nie było, że w momencie, kiedy się już zasiadało do stołu, kiedy wszystko musiało być na tym stole, to tak powinno się wszystko zjeść, wszystkich 12 potraw, po oczywiście najpierw życzeniach, wszystkich 12 potraw, wszyscy powinni skończyć jeść i dopiero wówczas głowa rodziny wstaje, dziękuję wszystkim za wspólną kolację i dopiero wówczas można wstać od stołu. A potem jest wyścig pewnie do choinki. Tak, dzieci oczywiście. No właśnie. Tak, ponieważ to się wzięło stąd. Moja babcia i potem rodzice też jakby utrzymywali te tradycje, że ten, kto nieopatrznie wstanie od stołu, tak. Po prostu odejdzie w danym roku. Tak? W związku z tym tego, tak. W związku z tym te tradycje się u nas w domu też zachowały. Dobrze. Mam nadzieję, tak sobie wyobrażam teraz was przy tym stole, jak każdy je bardzo malutko i dość szybko, zerkając nerwowo pod choineczkę, które ten duże pudełko czasem nie jest moje. Przynajmniej tak jest u mnie zawsze. Kto ubiera choinkę? Ubieracie choinkę? To ja zawsze z pomocą dzieci. Znaczy, najpierw Ula ze mną ubierała choinkę, no a teraz Pietro, który już czuje się mężczyzną, no 15-latek, i razem ubieramy choinkę. Ja mam prośbę. Bardzo się proszę postarać o ubranie choinki, panie Jacku, w tym roku. Tudzież poproszę pana o zdjęcie choinki. Nie ma robimy problemu. Co roku. Więc mało tego, robimy zdjęcia choinki. My mamy jeszcze przepiękną stajenkę szopkę właściwie, z ogromną ilością figurek. Postaci, które sprzed wojną robił ojciec Jacka. Która jest tradycyjną szopką z zawodami, z przedstawicielami zawodów, królami, sowieckim, ale i z grabskim, i z piłsudskim, tak. I tam wszyscy się kłaniają, więc to z kolei ja rozkładam, no to zajmuje trochę czasu ja i miejsca, ale uwielbiam to robić, a ponieważ patronuje temu mój teść, którego po prostu uwielbiałam, z którym no, wspaniale mieliśmy wspólny język, więc zawsze na niego patrzył mi tak, tato, mam nadzieję, że jesteś ze mnie dumny. I on jest. I on mi zawsze tak kiwa, że w porządku jest. My musimy koniecznie poprosić o zdjęcie, jakieś, które będziemy mogli później pokazać a propos tej naszej rozmowy, tak. Jako kontynuację. Dobrze. Teraz pytanie bardzo brutalne i bardzo poważne. O masz. Marylko, jak dowiedziałaś się prawdy o świętym Mikołaju? Proszę się nie śmiać, powiem tak, było to dosyć brutalne rzeczywiście, ponieważ zdarzyło się onegdaj, że ja chodziłam oprócz tego, że do szkoły podstawowej, chodziłam wieczorami na ognisko muzyczne i zdarzyło mi się raz nie pójść na lekcję pianina. A o czym oczywiście, było iść? Tak, o czym oczywiście rodzicom nie powiedziałam, bo gdzieś tam się zagarałam, ja już nie pamiętam powodu tego. I wtedy, w tego świętego Mikołaja, ja zamiast dostać prezent, to przyszła moja matka w przebraniu Mikołaja z taką ogromną rózgą i dostałam takie wciry, takie potworne wciry, że ja nie poszłam na to pianino. Tak strasznie płakałam. Od tego momentu stwierdziłam, że Boże, ja już nie chcę tego świętego Mikołaja. Aha, okej. Okay. A u pana Jacka? Jacku, jak było tutaj? Od kolegi w podstawówce i strasznie to przeżyłem. Czy mam rozumieć, że wierzyłeś kolegom w podstawówce? Znaczy zasiali, konkretnie ten jeden zasiał taką wątpliwość, że poszedłem z tym pytaniem do domu i po długich oporach usłyszałem, że no... Że rzeczywiście nie ma Mikołaja.
To było traumatyczne, przecież dla każdego z nas, prawda? Tak, to było takie nieciekawe. Dobrze. Wigilia jest magicznym wieczorem. Wtedy wszystko się może wydarzyć. Oczywiście. My czekamy z tym jednym nienakrytym, czy z jednym dodatkowym nakryciem. Ale gdybyście mieli możliwość zaprosić na tę wieczerzę dowolną osobę z... To od razu, przepraszam. Tak. Odpowiedź będzie jedna. Tak. Karela Gotta. Tak? Okej, okay. A czemu właśnie jego? Bo jesteśmy nim zauroczeni, kochamy go do imentu. Poniekąd był jakby również istniał w naszym narzeczeństwie od samego początku, ponieważ byliśmy na jego koncercie w Zabrzu w 83, 84, już nie powiemy, dawno. W każdym razie. Bywamy na jego koncertach do dzisiaj. Tak, jeździmy. Całą jego dyskografię mamy w domu, wszystkie DVD, wszystko. Rozumiem, łącznie z jego autografem. Czyli teraz ten program mamy przesłać do tego pana, tak? Tak. I tak. Jako prezent świąteczny. Jak najbardziej. Dobrze, zaaranżujemy spotkanie. Karle, zdrawim te. Czy kiedyś jakieś zwierzę przemówiło ludzkim głosem w wigilijną noc? Tak. Tak. Okej, okay. Jestem bardzo ciekawa. Moje oczy teraz są jeszcze większe. Jest to nasz pies. Pies, którego Ula przygarnęła, bo ktoś go wyrzucił po roku i pętał się po Sylwestrze, przygarnęła go. Prawdopodobnie prezent świąteczny pod choinkę po roku się znudził. Który urósł i po prostu był... że gubi sierść, więc, tak, ale jest przemądrym psem, który to przy pierwszej wigilii w ogóle wabi się farciarz. Usiadł w pewnym momencie, siedzieliśmy wszyscy przy stole tak wigilijnym. Koło północy, bo to już było po tym, bo to już było po tej zasadniczej wieczerzy, tak? I usiadł, wpatrzył we mnie oczy i ja nagle patrzę, a on robi tak. I ja mówię, Jacek, błagam cię, spójrz, i ja patrz. To też widziałem. Ja, bo to było tu, tak? Tutaj siedziały dzieci, więc nie miały... Ja mówię, Jacek, patrz, a on tak... I co powiedział? Nie wiem, bo nie słyszałam, ale pewnie mówił. Pewnie numer totka. Pewnie tak. I mówił. To trwało z minutę. To nie tak, że to był moment. To trwało. Ja po prostu widziałam, że ten pies chce do mnie coś powiedzieć. Więc ja mówię, słuchaj, nie wiem, co ty mówisz, ale wierzę ci, że jesteś szczęśliwy z nami. Po czym przestał. To się nigdy nie powtórzyło. I to się nigdy więcej nie powtórzyło. Nigdy. Ani w następną wigilię, ani... To, pewnie czekaliście. Tak, następną wigilię czekaliśmy, że on coś powie. Już nie. Doszliśmy do wniosku, że to, co miał powiedzieć, powiedział. A powiedzcie mi, czy wy też częstujecie swoje stwory domowe, takie właśnie czymś ze stołu, jak baszczę? Obowiązkowo się dzielimy płatkiem, to jest członek rodziny. Nie, no to zwierzęta u nas są członkami rodziny. Pod choinką coś dostaje? Tak. Oczywiście. Bo mój pimpuś dostawał kiełbasę zawsze. No w tym roku się załapią na niespodziankę, mam nadzieję, że to do nich nie dotrze, ale to tak, jest, to są takie tak smakołyki, tak to są takie smakołyki, na psie, przykład tak, psie z kangura, które się pokazały w tym roku. Dobrze, ale to jest tajemnica, tak. Mam nadzieję, że się o tym nikt nie dowie. Dobrze, jaki film kojarzy się wam ze świętami? Najpierw może ze świętami Bożego Narodzenia, a później z Sylwestrem. Są jakieś takie filmy? No tak, i teraz nastała minuta ciszy i już powiedzieć. Nie, powiem tak, bo to dla mnie, jaki to miał tytuł? Kevin? Świąteczna gospoda. My jesteśmy starsze pokolenie. To Kevin to nasze dzieci. Okay. Dziękuję. Świąteczna gospoda. No chyba, że później Witaj Święty Mikołaj. Tak, ale mnie się jeszcze kojarzą filmy Disneya, które w Wigilię szły. Kreskówki disneyowskie. Tak, jak byłam dzieckiem, no bo potem to już niestety byłam tą osobą. A tu jakby z kolei może też jest troszkę nietypowo, bo u nas święta są mniej telewizyjne, a bardziej muzyczne. Rozumiem. Czyli mnóstwo płyt świątecznych, między innymi Got właśnie nam śpiewa. A teraz jak już masz saksofon, to... I mnóstwo jazzowych różnych takich przeróbek, no mamy tych płyt.
No jest trochę. Sama kolekcja. My dzisiaj próbowałyśmy z Basią, serdecznie Cię Basiu pozdrawiam, ustalić, jakie my mamy skojarzenia ze świętami i Sylwestrem i doszłyśmy do wniosku, że jesteśmy z tego pokolenia, w których nie było żadnych ciekawych filmów na Sylwestra. Po prostu. Bo teraz są może, te jakieś tam Keviny i inne Szklane Pułapki, tak? Tak. Dobrze. Czy ktoś sobie tutaj wyznacza noworoczne postanowienia? O nie. Nie, po co? Nie. Po co? To strata czasu i energii. A czy kiedykolwiek były? Nie. Nie. Były takie próby? Nie. Prób nawet nie było? Nie. No dobrze. To będzie tutaj ułatwiać, nie utrudniać, no. To będzie łatwe pytanie. Gdzie i z kim chciałbyś spędzić wymarzonego Sylwestra? Z żoną. No, łatwe. A gdzie? Gdziekolwiek. Gdzie ktoś może być w domu. Może być w domu, może być poza domem. Byle z żoną. Koniec. Dobrze. To jest najpiękniejszy Sylwester i najpiękniejszy czas. Kochani, gdyby tutaj się pojawiła złota rybka i mogła spełnić wasze życzenia dotyczące kolejnego roku. Macie jakieś takie życzenia? Ta rybka nie jest wyplakowana i może spełnić więcej niż 3. Nawet. Bo te wszystkie bajka są wyplakowane. Tak. Nie? Mm-hmm. 3 i to jeszcze do podziału. Parę to by dowcipów wyszło nawet na ten temat. Ja też, no, co powiemy później. Chciałabym, żeby wszystkie sprawy, które nas czekają, wszystkie dni, które nas czekają w tym nadchodzącym roku, żeby były dla nas dobre, ale pełne doświadczeń. Nie takie dobre. Nie, pełne doświadczeń, z których będziemy mogli wyciągnąć wnioski, żeby to były dobre doświadczenia. Chciałabym, żeby złota rybka obdarzyła nas umiejętnością wyważania proporcji między dobrem i złem, radością, smutkiem. Chciałabym, żeby ta rybka ta opiekę i taką woalkę ochraniającą nas od zła, od złych myśli, od złych ludzi, żeby ta woalka miała taki, to się jakoś tam nazywa, to tam, jak tu wpadnie, to tam wypadnie, tak? To takie odbicie, żebyśmy sobie mogli po prostu fajnie pobyć z sobą. My w rodzinie, my poza rodziną, my wśród przyjaciół, wśród znajomych. Żeby po prostu gdzieś było więcej porozumienia, zrozumienia, tolerancji, uczenia się od siebie nawzajem, ludzi różnych, spotkanych przypadkowo, spotkanych w sklepie, spotkanych na ulicy. Moja żona jest najmądrzejsza na świecie. Mamy to. Mamy ten pocałunek. Mój kochany. Panie Jasku, czy coś dodać? Nie, no. Jest tak najmądrzejsza na świecie, naprawdę. Mhm. Mądrzejsza ode mnie. Nie, dziękuję. Dobrze. Ostatnie pytanie pozostało mi. No. Czego chcielibyście życzyć naszym widzom? Tym, którzy właśnie dzisiaj was oglądają. Tego, czego sobie. Tak, tego, czego sobie, bo myślę, że to są wtedy najszczersze życzenia, że życzę ci tego, czego sama sobie życzę, żeby mnie spotkało i tego, żeby mnie czegoś, coś nie spotkało. A w ogóle przede wszystkim życzę państwu, żebyśmy o sobie dobrze myśleli, bo tylko jeżeli ktoś o sobie dobrze myśli, potrafi przekazać dobro drugiemu człowiekowi. I optymizmu. W każdej sytuacji szukać czegoś dobrego. Kochani, mamy nadzieję, że ta rozmowa świąteczna z naszymi fantastycznymi gośćmi, Marylą Brzostyńską i Jackiem Brzostyńskim, była też czasem mile spędzonym dla was i ja się bardzo cieszę z tego powodu, że zechcieli podzielić się wspomnieniami, życzeniami właśnie z nami. Życzymy wam wszystkim zdrowych, spokojnych świąt i spełnienia w 2013 roku. Kolejne wywiady śledźcie Rodin TV.